7 października wspominani są święty Sergiusz i Bakchus, męczennicy. Wiadomo o nich tylko, że byli rzymskimi oficerami wojskowymi na początku IV wieku. Zajmowali wysokie pozycje na dworze cesarza Maksymiana Dai. Zazdrośni poganie donieśli cesarzowi, że są chrześcijanami, a cesarz, zagorzały prześladowca chrześcijan, usiłował zmusić ich do wyparcia się wiary. A ponieważ nie ulegali jego namowom, skazał ich na okrutne tortury i karę śmierci poprzez ścięcie. Śmierć ponieśli na terenie Syrii i tam są szczególnie czczeni. Kościoły ku czci Sergiusza i Bakchusa zostały wzniesione także w Trieście, Rzymie i Egipcie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy Dzień Męczeństwa świętych Sergiusza i Bakchusa. Przyjmij nasze prośby i spraw, abyśmy naśladowali ich stałość w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.